Witam wszystkich bardzo serdecznie, Konty z tej strony. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym filmie chciałem wam przedstawić grę pod tytułem Faeria. Otrzymałem dostęp do tej gry od znajomego, za co jestem mu wdzięczny. I zobaczymy, o co w tym chodzi. Jest to po części jakby połączenie Hearthstone'a z Duelistem, jeżeli ktoś z was kojarzy ten tytuł. Można było u mnie kiedyś na streamach zobaczyć, jak ta gra wygląda. Tak więc jest to ogólnie rzecz biorąc karcianka z polem bitwy po części na kształt Heroes of Might and Magic, więc zobaczymy, jak to wygląda, o co w tym chodzi przede wszystkim. No i zobaczymy przede wszystkim, jak się gra zapowiada. Jest to jak na razie Early Access, więc niewiele jeszcze, najprawdopodobniej jeszcze wiele rzeczy zostanie dodanych. Dodatkowo będzie w tym filmie również nagrany opening, zamieszczony będzie również opening, ponieważ w Early Accessie otrzymuje się darmowe paczki. Tak więc wchodzimy do gry. Niestety muzyki się nie dało ściszyć w menu, ale zobaczymy. Dobra, Feria, Account Creation. Stworzymy sobie konto najpierw. Activation code was sent to your mail address. Dobra. Tak więc sobie wejdę teraz na maila po mój kodzik. Tu oczywiście account name można wpisać. Tak jak widzicie, jest to moje pierwsze uruchomienie tej gry, ponieważ jeszcze mam konto nieutworzone. Dobra, mam już kod. I password. Stworzymy sobie też tutaj hasło. Confirm password, agree. Create account. Invalid password length, czyli musi być więcej znaków ogólnie rzecz biorąc. Make sure that passwords are identical. Ciekawe. Musiałem coś źle wpisać. Dobra, ok. Registration complete, czyli udało mi się wejść do gry. Prolog, czyli coś na kształt takiego tutorialu. A new beginning. Widzę, że jest tutaj zębatka, czyli ogólnie uda mi się w końcu ściszyć. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mi się udało przyciszyć trochę, bo nie ukrywam, że było zdeczko za głośno. Dobra, lecimy w takim razie z prologiem. Jestem Conti, jakimś dziwnym cieniem jestem i mam pierwszy poziom. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje. No tak wygląda mniej więcej pole bitwy, jak widać. Aha, build land and summon creatures, czyli tutaj ogólnie trzeba tworzyć... Give up, newborn god! W ogóle trzeba tworzyć, że tak powiem, lądy i ogólnie wyspy i tak dalej, żeby móc przypływać jednostki. No, zapowiada się to bardzo ciekawie, jest to troszeczkę inaczej rozwiązane niż we wcześniej wspomnianym Dueliście przeze mnie, ponieważ ta mapa była od samego początku, jakby w całości, a tutaj dodatkowo jeszcze kolejnym elementem strategicznym jest to, że trzeba sobie samodzielnie tworzyć lądy. Już mi się zaczyna to podobać. Co by nie mówić, bardzo mi się podoba. No tutaj jest nasza mana, jak widać. Atak, życie, czyli to jest tak samo jak w HS-ie w tym przypadku. Mamy preriowego jaka. Nie wiem, jak to nazwać, czy to dobrze nazwałem. Okej, mogę dwa dodatkowe lądy zrobić. I mogę przyzwać mojego preriaka. Jako, że jest to tutorial i takie wprowadzenie, to muszę się po prostu skupić na tym, co mi gra nakazuje. No, standardowo. Przyzwana jednostka nie może zaatakować od razu. Wiadomo, będą później też jednostki, które mają jakiegoś rodzaju hejsta, czy też furie, czy szarże. W różnych grach różnie jest to nazywane. Więc również i takie gry się pojawią. Cutthroat Bandit 4-1. Dobra, ok. Ciekawe jest to, że jednostki można stawiać... Nie wiem, chyba w dowolnych miejscach na to wygląda, że można te jednostki stawiać. Skoro tu jest mój przeciwnik, a postawił jednostkę przy mnie. Cutthroat Bandit. A chyba, że te kolory tutaj, ten jaśniejszy to jest mój ląd i tylko ja mogę stawiać jednostki na tym. Ciekawe. Zaraz się okaże, jak to w praktyce wygląda. No, wszystkie te, które postawił on, są ciemniejsze. Moje są te jasne. Enemy's turn. Teraz pojawia się pytanie, czy można tymi jednostkami się poruszać. Z
Steam Forge Enforcer. Ok. Aha, nie mam many. Move in and attack the enemy guard. Czyli można się poruszać. Harad na 4. Dodatkowo dwa lądy mogę postawić. No tu teraz już, o, patrzcie, mam wolny wybór. Dobra, to na razie jest to obojętne, gdzie. A, widzę, że musi być połączone wszystko, żeby można było stawiać. Dobra, więc liczę na to, że uda mi się przebrnąć przez ten tutorial i wtedy dostać się do tych boosterów, które otrzymałem wraz z aktywacją gry w wersji Early Access, że tak powiem, z tym aktywacji gry z wczesnym dostępem. O, tak, o, to chciałem powiedzieć, dokładnie. Dobra, lecimy z koksem. Six Fairy, I can summon, dobra. Pyk, pyk, postawione i za chwilę najprawdopodobniej będzie można skończyć tę walkę. Taki jest przynajmniej plan. Savage Man. Savage Horseman, ok. Dobra, idziemy skończyć, czyli jednostka może się ruszyć o jedno pole i zaatakować dodatkowo. Victory. Udało się przejść przez pierwszy taki pojedynek wprowadzeniowy. Widzę, że to wygląda mniej więcej tak jak w Hearthstone, że za zrobienie jakiegoś tam zadania i tak dalej otrzymuje się dodatkowe karty, sztuki 1, Farm Boy i Walking Fortress. Completed. Wygląda na to, że muszę zrobić wszystkie 5 zadań. W Hearthstone było podobnie w sumie, Contested Resources. W Hearthstone było tak samo mniej więcej, że też trzeba było się przebić przez 5 bossów. Tam się biło z Mełko Gromiło, tam się też walczyło z tym Worgenem bodajże, który stawiał sobie te gnomy. Czy gnole, czy gnole, tak. Ja już nie pamiętam, dawno grałem w HS ostatni raz, a już nie mówiąc o tym, że bardzo dawno temu robiłem tutorial w Hearthstone. I will control all the fairy wells. Te studnie mi się kojarzą. Get your farm boy next to this well. Raz, dwa, trzy. Co mi da? Jeden fairy? To będzie pewnie coś na zasadzie. Creatures can gather the turn after they are summoned. Dobra, end turn. Może być na takiej samej zasadzie jak w przypadku duelista właśnie. Jak się zbierze te studnie, to pewnie dostanę jeden do fairy albo może więcej. Horseman, gather fairy. O. Gather automatically. Ok, Walking Fortress 6-10. Steam Forge Enforcer. Dobra, myślę, że tutaj będziemy się starać wbić od razu do wroga. No, jest tak jak przypuszczałem, że można stawiać jednostki tylko na lądach utworzonych przez siebie. Czyli on nie może stawiać na moich, ja nie mogę stawiać na jego. Tak to mniej więcej wygląda. Yeah, fight me instead. Zrobię sobie takie przejście. Horat. I tego gościa postawię tutaj. Niech będzie miał ogólnie podejście do tego horsemana. Ciekawe, te studnie się regenerują co turę. I to następnie daje mi jeden many więcej, tej fairy, bo tutaj nie mam many, tylko jest właśnie ta fairy cała. Wisdom, draw two cards. Zabrało mi automatycznie. No, zblokował, żebym sobie nie poszedł dalej. Falcon dive damage, deal one damage to creature. Ok, bye bye. Zrobimy teraz taki mykę, raz i dwa. Podejdę sobie tu, dziabnę tego, żeby mi zbierał faerię, bo why not? A tym idziemy szarżować na boga, bo tutaj są bogowie. I mam dwie studnie, więc to jest też całkiem fajny motyw z tego, co widzę pod względem strategicznym. Można sobie rozstawić jednostki i automatycznie kroić, że tak powiem, studnie. Dzięki czemu można przyzywać dużo mocniejsze jednostki. To idziemy tą latającą twierdzą, a co się będę produkował, nie?
No, mogłem zagrać w sumie inaczej. Mogłem najpierw zaatakować tym, a później twierdzę sobie postawić na tym polu. Mogę nie stawiać? Chyba nie. Chyba muszę stawiać te lędy. O, w tym przypadku będzie trzeba najprawdopodobniej zrobić wszystkie te pięć tych początkowych wyzwań. Prayer jak? Kabum! Okej. Okay. Na razie wygląda to całkiem ciekawie. Ciekawe, jaka jest ogólnodostępna liczba kart w tym momencie. Dobra, kończymy to. Tak jak wspominałem na początku, to jest Early Access, więc jeszcze sporo pewnie brakuje. Kolejne karty. Deepwood, Grizzly, Trion, Golem. Okej. Okay. Victory! Dobra, tak więc będziemy mogli przechodzić powoli do Purchase Complete, you receive an avatar. No, to jest właśnie za ten Early Access, receive an orb, 10 wejść na arenę i 20 paczek. Okej. Okay. Quest Reward, you receive an avatar. You've unlocked the Deck Builder, okej. Okay. Eight first codexes. Select five of them to build a deck of 30 cards. Okej. Tak więc mamy tutaj 5 kodeksów. I z tego będziemy zaczynać tworzyć karty. Z tego co widzę, to będzie tego sporo. Są neutralne. Lasy, woda, góry i pustynia? Dobrze mówię? Tak to wygląda. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. No to ten. Dobra, zobaczymy co będzie dalej. I wtedy się okaże.